Merry Christmas! Witajcie w kolejnym odcinku programu Hi-Fi. Strasznie wieje w tym Olsztynie. Kolejny odcinek Royal Trip. I na zimnym odpalony Huracan Performante. Miało być grubo podczas Royal Tripu, więc jest grubo podczas Royal Trip High Five. Tak to na zimnym brzmi. Jest mega usypiony, może namówię Piotrka na jakąś myjnię. A propos Piotrka, czyli właściciela, poznajcie, wy już poznaliście, jak wyglądacie moje filmy. Poznajcie go jeszcze raz. To jest tak zwany Alaska z Vegas, tylko że teraz ostrzeżony. To jest Piotrek. Jedziemy gdzieś na obchód Olsztyna. Do Włocha, do Andrei na obiad. Mam nadzieję, że Lamborghini wam się nie znudzą, bo będzie ich kilka podczas Royal Tripa. O Jezu, zapomniałem, jak ty jeździsz. Co dobrego u ciebie, Piotrze? Najlepsza ekipa Samo Dobro. Co? Najlepsza ekipa. Jak z najlepszej ekipy jest Samo Dobro, tak czy nie? Ach, rozumiem. Policja, to ślepka jechała. My już na Rage'u w Podlasie się poznaliśmy. Poznaliśmy tak osobiście, bo mieliśmy się poznać ponad rok temu. Ale ktoś tu rozpierdzielił McLarena. Słuchajcie, rok temu na Royal Tripie w Olsztynie zamiast M3, BMW M3, miał być McLaren, tam 600 LT chyba, tak? Tak, tak. Po prostu drogą szła brzoza i postawiła nogę dla McLarena. Pozdrawiam swoją żonę Agatę. Tak było, Agatka. Bo myśmy uderzyli słupkiem B w drzewo. Także gdybyśmy jechali jakąś S-klasą, nie wiem, siódemką, BM-ką, to byśmy się po prostu zawinęli. No i wiadomo, schabowe trzeba byłoby stawiać na stole na stypie. Przyszedłbym na twój pogrzeb. Byłby bardzo śmieszny pogrzeb. Byłbyś czarnym mesjaszem. Zajebisty pogrzeb. jajca by były, mimo wszystko. Podejrzewam, że tak. Ja byłbym tą osobą, który namawiałby Agatę, twoją żonę, do tego, żeby wrzucić głośnik w trumnę i puścić coś w stylu: kurna, wyciągnijcie mnie już! Koniec żartów! To byłoby zajebiste. A już tak całkiem na poważnie. Miał 3000, jakie kupywałem. Bo już nie było performanty na rynku, nie można było wziąć nowego. Chciałem mieć limitowaną wersję samochodu, więc tylko performantę. I druga rzecz, załóżmy, że nie najwolniej jeżdżę. Ja chcę mieć guziki pod ręką, a nie chcę mieć żadnego wyświetlacza. Okay. Bo tu wiem, co mam pod ręką, dwa w dół to mam SK, Fox, w tym rodzaju. Do góry dwa to jest SK. Ja wiem, co robię. Da Andrea tu będziemy jeść. Polecasz? Jak najbardziej. Włoskim autem, na włoskim jedzeniu. Czy może być coś lepszego? A ja wam jeszcze powiem, że partnerem serii jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, który teraz w grudniu przygotował dla was specjalną ofertę właśnie z okazji Royal Trip High Five. Z kodem BUCHO30 macie 30 zł na darmowy zakład, podwojenie pierwszej wpłaty do 1200 zł oraz zakład bez ryzyka do 200 zł. Link oczywiście w opisie, promocja jest ważna przez cały grudzień i warto teraz skorzystać, bo niebawem mecze Bayernu z Borussią na przykład w Bundeslidze albo skoki narciarskie w Wiśle, więc korzystajcie i pamiętajcie, że przede wszystkim musicie 18 lat skończone, tak jak ja, tak i wy. Widzę, że wynająłeś cały lokal dla nas. Zobaczmy, czy stoi jeszcze, czy ukradli. Stoi. O, już kradną. Trafik kradnie. Jesteśmy już po jedzeniu, odpalamy bydlaka. Piotrek, jaki był twój pierwszy samochód w życiu? Nie, 18 skończyłeś. Trabant. Od Trabanta do Lamborghini. Pierwszy samochód to był Trabant, a potem pierwsze auto marzeń to był Maserati GTS. Jesteśmy teraz na twojej firmie. Masz coś do załatwienia, czy wyciągnę cię na myjnię? Bo ten samochód jest tak upierdzielony, że nie mogę patrzeć na niego. Ja stawiam, ja myję. Ty postawiasz obiad. Dam ci kluczyki, jedź. Nie, serio mówię. No. Spoko. A masz coś do załatwienia teraz? No, tam muszę pogadać z Dyrem, z którym się rozbiliśmy. Poważnie? No, muszę z nim pogadać akurat, bo tam mamy taki duży kontrakt i... Fabrykę musimy postawić, jedną, drugą rozbudować, to jest wszystko w jednym tym. No widzisz, to jest takie auto. Bez sensu. No to powiedz mi, gdzie kawę postawisz. Tu. No gdzie, no szukaj. Nie masz tego? Cup holdera tu? Nie wysuwam? Albo to w opcji, to kosztuje 4000. Nie kupiłeś tego. Znaczy... Opcji jest. No. Jest kupione z tą opcją, nie zamontowali. Poważnie teraz mówisz? Tak. Tutaj powinien być cup holder, taki przycisk i wysuwany cup holder, a tu nie ma takiego miejsca, nie ma na pewno. Trochę brudny, trzeba pojechać na myjnię, umyć go. Zobaczcie, no tak nie może wyglądać samochód. Chociaż Piotrek śmieje się, nie myje go i z Krzyśkiem Chowczycem się śmieją. Przed chwilą powiedział mi tą informację, nie myjmy go, niech Ruscy wiedzą, że takimi autami u nas w Polsce jeździ się po polu. Jedziemy na myjnię.
Lamborghini Huracan Performante, to jest pierwsze Performante, mimo że już nieraz z różnymi innymi Lambo jeździłem, to Perfo pierwszy raz. Alright. Siedzi się jak w każdym innym. Zapinamy pas i jedziemy. Niesamowite, 3 sekundy do setki i nieco ponad 10 sekund na 1/4 mili. To pokazuje, jak bajecznie szybki jest ten samochód. Jesteśmy! Sporo mycia się szykuje. Wrzucamy 5-złotową monetę. Od 5 złotówki zaczęło się to wszystko. Cały program High Five się zaczął od 5 złotówki. To jest niesamowite. Generalnie jak ten samochód ma PWF-a, to powinien się łatwo umyć. Zobaczymy. Ważne, żeby nie mieć hamulców. Oto ceramika. No i teraz ten samochód wygląda jak samochód. Jeszcze jakieś liście się wplątały. Wyskoczył mi komunikat, ostrzeżenie, lód na drodze. Samochód przeczytał, że czy z temperatury, czy generalnie, może z jakiejś kontroli trakcji. Uznał, że może być lód na drodze, może być niebezpiecznie i wyłączył system ALA. Alicja została, tak zwana Alicja przeze mnie wyłączona. To ten sam system na tej samej zasadzie działa, co w Lambo Aventadorze SVJ-u, tym złotym, którego wam pokazywałem w Krakowie od Piotrka, od Kowala. Generalnie system jak system, nie będę zanudzał was tutaj, tym bardziej, że dzisiaj nie działa do Wigilii. To nie jest jedyne Lambo, które się pojawi. Ale trakcji to szuka długo, długo, długo. Wyłączmy go sobie i pokażę wam z zewnątrz, co tutaj się dzieje, bo te karbony kute w środku to nie jest jedyny karbon, który dopełnia to Performante. Karbonowy spoiler, karbonowy dyfuzor, cały, nie cały. Tutaj ma się zwykły plastik, tutaj od tego momentu zaczyna się karbon. To jest ten pakiet aerodynamiczny, również skutego karbonu. Ciekawe to wygląda. Możecie powiedzieć, jak wam się podoba w ogóle auto. Dla mnie samochód z tym spoilerem wygląda perfekcyjnie. Strasznie zimno jest w Olsztynie dzisiaj. Idę na szybką kawę, wyprowadzić Ajza, bo ja z psem jestem na Royal Tripie. No i dalej się przejedziemy potem. Gdzie jedziemy teraz? No, Obwodnicy. Ua! Ten dźwięk jest niesamowity. Wolno sądzę w 10. Właśnie, dlaczego między innymi wybrałem? Raz, że to jest samochód limitowany. Bardzo chciałem mieć po Maserati, po FF-ie chciałem mieć Wolnossaka. 488 czy 600 McLaren, fajne, ale jednak te turbo to jest no inna responsywność na gaz. To jest zupełnie inna jazda, ale mam wrażenie też, że Performante jest głośniejsze niż zwykły Evo. Ale powiem ci, wczoraj dodałem, możecie zobaczyć sobie materiał z Audi R8, tam też jest V10, też wolnostrząca, moc bardzo podobna, bo tu masz 640. Tak. Tam było 620, Verus MC porobionej trochę. A to, do czego zmierzam, to, że to jest 80%, 90% to jest to samo. R8 i Huracan, to samo, ten sam silnik, wszystko. Drobnostkami się różnią, ale zupełnie dwa różne rodzaje aut, jeśli chodzi o taki feeling. Dźwięk był dużo bardziej inny, tam wydech był porobiony akurat, ale mimo wszystko bardziej wygłuszone auto. Tu jest taki większy performance, jeśli chodzi o porównanie do R8. A R8 jest bardziej komfortowa i na tym też zależało. Do 8500 obrotów się ciągnie ten silnik, to jest cudowny dźwięk. Muszę to przerwać już w dupie z tym, co ja mówiłem. Bo... Niesamowity dźwięk. Praca tego wydechu. Nie mogę nas zabić, bo mnie żona potem zabiła. Pamiętaj, że czeka w łóżku. Tak. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze do znajomego Konrada od Hellcata na jakąś tam kawkę, małe pogaduchy. Pamiętajcie o darmowym zakładzie za 30 zł od FTS. Link w opisie oczywiście. A ja bardzo wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, bo już jutro kolejny materiał. Dobry wieczór. Jedna kwestia, zapomniałem. Na Hellcacie 800 konnym. Ty ile tam masz? 800 koni chyba. Tak. Poznajecie? Siemanko. Cześć. 800 koni w Hellcacie. Czajcie? Tam jest niska szóstka, ale na tej niskiej szóstce zjemy sobie czekoladkę. Zapomniałem Piotrkowi dać czekoladki, więc twoje zdrowie, Piotrek. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.